połączony powiedział, a szanowni państwo, dzisiaj mamy 450. rocznicę ogłoszenia zrzeceni, czyli statutu ziemskiego, księstwo polskiego raczej polskiego. Ta prawdziwa rocznica minęła i jeszcze jestem bardzo proszę zasiąść sobie spokojnie. Natomiast chcemy przy okazji tej konferencji tutaj właśnie przypomnieć, że jedna z pierwszych konstytucji na świecie, tak naprawdę konstytucji moglibyśmy to określić, została powołana przez Ferdynanda II dla księstwa polskiego i raci polskiego. I dlatego spotykamy się tutaj właśnie. Pozwolę sobie rozpocząć to spotkanie i tę konferencję od pierwszych słów z życia. My, Ferdynand, z Bożej łaski wybrany cesarz po wszystkie czasy, pomnożyciel Rzeszy, węgierski, czeski, dalmacki, chorwacki, etc. Król Infant Hiszpański, arcyksiąże austriacki, margrabia morawski, książę cembulski i śląski i margrabia łużycki, etc. Oznajmiamy wszystkim tym dokumentem, że wierne nasze miłe stany panów duchownych i rycerskich z księstw naszych dziedzicznych opolskiego, raci polskiego i głogóweckiego oraz ziem do tych księstw należących, statuty i prawa swe ziemskie w obecności urodzonego Jana z Oberstdorfu na Dubie, zwierzchnego starosty naszego tychże księstw uchwalili i zatwierdzili. I nam przysłali, prosząc uniżenie, abyśmy im wspomniane prawa i statuty ziemskie jako król czeski i najwyższy książę Śląska łaskawie raczył potwierdzić. Żeby uczcić ten moment, w oryginale, czyli w języku czeskim, ten tekst przeczyta nasz gość ze południowej granicy. Dzień dobry. My, Ferdinand z Boží milosti, volený římský císař po všechny časy, rozmožitel říše uherský, český, dalmatský, chorvatský, etc. král, infant Hispánii, arcikněz rakouský, markrabský, markrabě moravský, lucemburský, astecký kníže a oboje Lužice, etc. oznámujeme tímto listem všem, jakož jsou stavy panský, prácký a rychlířský z knížectví našich dětičných popolského, ratiborského a horního hlova a našich krajů, týmž knížectvím příslušným věrně našim měli zřízení a práva svá zemská při přítomnosti urozeného Jana z Oppenzorfu na dobu vrchního hejtmana našeho týž knížectví věrného milého v ní vedli a sepsali nám poddaní odeslali přitom naše vší poníženosti proše, abychom jim dotčeně o práva zřízení zemského jakožto král český a nejvyšší kníže Slezského milostivě Oferinti ráčili. To miało 200 stron. Nie będziemy państwa raczyć całym tekstem, natomiast ze względu na tę wyjątkową okoliczność, na tę rocznicę, Wojewódzka Biblioteka Publiczna przygotowała specjalną publikację, która trafia i będzie trafiać w państwa ręce. Bardzo proszę. Tekst. Ale po wystąpieniu Herolda wypada mi, mówiąc nie Ferdynand, w związku z tym ja zacznę też. My, Tadeusz Drobak, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, urzędujący na pałacu przy ulicy Piastowskiej oraz na budowlach przy ulicy Piastowskiej 18-19 oraz na zamku w Rogowie Opolskim oraz na budowlach Biblioteki Austriackiej, Biblioteki Muzycznej, Biblioteki Obcojęzycznej z prawdziwą radością przyjmujemy fakt, że 450 lat temu został uchwalony statut, można powiedzieć pierwsza konstytucja dla księstwa opolskiego i raci polskiego. Jak na tamte czasy było to niesamowite wydarzenie. Ja myślę, że ten fakt powinien być bardzo rozpowszechniony. Powinniśmy się szczycić, że właśnie księstwo opolskie, raciborskie otrzymało statut prawa, jak na tamte czasy, bardzo postępowy. Miło mi, że państwo przyjęliście nasze zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość. Proszę państwa, tradycją w Wojewódzkiej Bibliotece jest to, że my
witamy wszystkich jednakowo bardzo serdecznie. Pozwólcie Państwo, że ja nie będę wymieniał osobno wszystkich gości. Dlatego kieruję te słowa do każdego z Państwa. Witam wszystkich przybyłych na naszą dzisiejszą uroczystość. Ponieważ konferencja łączy w jakiś sposób Czechy, Polskę i Węgry, postanowiliśmy właśnie do tego nawiązać i zaczniemy od tańca węgierskiego. Z filmu Krzyżacy, między innymi z książki Henryka Sienkiewicza,
Ale my ten utwór chcieliśmy zagrać w konwencji barokowej i nawiązać do odsieczy wiedeńskiej, kiedy to król Jan III przez Śląsk wędrował do Wiednia, a Marysieńka za nim tęskniła. I to, można powiedzieć, taka pieśń Marysieńkowa. Już raczej pieśń Marysieńkowa.